Ekspozycje Muzeum Miasta Łodzi prezentują nie tylko przedmioty związane z życiem rodziny Izraela Poznańskiego czy rozwojem jego fabryki, ale również obiekty dokumentujące historię i rozwój kultury przemysłowego miasta. O Łodzi muzycznej opowiadać mogą dawne instrumenty, archiwalne zdjęcia członków Towarzystwa Śpiewaczego Echo, ale przede wszystkim eksponaty zebrane w Galerii Muzyki imienia Artura Rubinsteina. Galeria Muzyki to wystawa poświęcona wybitnym muzykom związanym z Łodzią, Arturowi Rubinsteinowi i Aleksandrowi Tansmanowi. Pierwszemu z nich poświęcone zostały trzy pomieszczenia. Zaprezentowane w ich przestrzeniach obiekty stanowią obecnie największą na świecie kolekcję poświęconą temu genialnemu pianiście. Artur Rubinstein urodził się w Łodzi, w licznej rodzinie żydowskiej. Tu pobierał pierwsze lekcje gry na fortepianie i spędził wczesne lata swojej młodości. W wieku 10 lat wyjechał do Berlina, by kontynuować naukę. Później stale mieszkał za granicą. Zawsze jednak chętnie wracał do Polski i aktywnie uczestniczył w odbudowie życia kulturalnego swojego rodzimego kraju. Podczas jednej z podróży do ojczyzny zostało wykonane ciekawe zdjęcie, które odnajdziemy w pierwszym pomieszczeniu wystawy. Widzimy na nim pianistę, który tanecznym krokiem przemierza podwórze domu swojego dzieciństwa. Innymi pamiątkami, przedstawiającymi życie rodzinne oraz barwną osobowość Rubinsteina, są jego listy oraz pamiętniki, które stały się bestsellerami wydawniczymi. Uwagę przyciąga również kopia odlewu rąk pianisty oraz jego rzeczy osobiste – ubrania, okulary, chusteczki haftowane przez żonę i córkę Ewę, pudełko cygar czy ulubione maskotki, talizmany, z którymi artysta nie rozstawał się podczas koncertów. Kolejne pomieszczenie prezentuje działalność koncertową Artura Rubinsteina. Znajdziemy tutaj fotografie z największych sal koncertowych całego świata, plakaty promujące koncerty, afisze, notatki prasowe oraz zdjęcia upamiętniające znajomość z wybitnymi ludźmi świata nauki, kultury i sztuki. Ciekawym eksponatem jest pozłacany tulipan. Na pamiątkę wyhodowanej w Holandii nowej odmiany tego kwiatu, którą nazwano imieniem i nazwiskiem wielkiego pianisty. Ta nietypowa nagroda może być dowodem niezwykłej sympatii, jaką publiczność darzyła muzyka. Artur Rubinstein zdobywał bowiem uznanie nie tylko wspaniałą grą, ale i dowcipem, autentycznością oraz pogodą ducha. W trzecim saloniku zgromadzono liczne nagrody, medale, odznaczenia państwowe oraz dyplomy, jakie Artur Rubinstein otrzymał podczas swojego niezwykłego twórczego życia. Ozdobę sali stanowią strój galowy, toga, Oscar, statuetka Emmy oraz Grammy oraz szpada francuskiej Akademii Sztuk Pięknych. Drugim niezwykle utalentowanym łodzianinem upamiętnionym w Galerii Muzyki jest Aleksander Tansman, ceniony kompozytor muzyki orkiestrowej, fortepianowej oraz gitarowej. Młodszy o 10 lat od Artura Rubinsteina, podobnie jak on, urodził się w żydowskiej rodzinie. W Łodzi rozwijał swój talent. Tu po raz pierwszy wystąpił przed publicznością. Światową karierę zdobył dopiero za granicą. W swej twórczości czerpał z polskiej i żydowskiej tradycji, choć widać w niej również silne wpływy francuskiej oraz amerykańskiej kultury. W ramach ekspozycji poświęconej Tansmanowi można obejrzeć zdjęcia oraz archiwalne dokumenty prezentujące jego życie rodzinne, niełatwe początki jego kariery w Polsce oraz świadectwa sukcesu osiągniętego we Francji, później w Stanach Zjednoczonych i w końcu światowej popularności. Nie brakuje również prywatnych pamiątek po kompozytorze, które zostały przekazane do Muzeum Miasta Łodzi przez córki i przyjaciół Aleksandra Tansmana. Wśród nich znajdują się liczne zdjęcia artysty, partytury, a także przedmioty towarzyszące mu w życiu zawodowym, jak na przykład pulpit kompozytorski, prezent od Igora Strawińskiego, czy też codziennym, na przykład własnoręcznie wykonana przez córki Tansmana talia kart. Interesującym uzupełnieniem wystawy jest prezentacja zagadnień związanych z zapisem muzyki. Od najprostszych form zapisu nutowego po cyfrową edycję dźwięku. Dzięki aplikacjom i panelom dotykowym
Zwiedzający mogą wcielić się w rolę dyrygenta, kompozytora czy reżysera nagrania.